Chociaż Natalia Schroeder przez lata radziła sobie całkiem nieźle na scenie muzycznej, nie da się ukryć, że zrobiło się o niej naprawdę głośno, gdy wyszło na jaw, że spotyka się z Ure Bonafide, wytatuowanym idolem gimnazjalnej młodzieży. Bez wątpienia nagły przypływ popularności odbił się na karierze muzycznej Natalii, która promuje singiel i coraz częściej występuje na scenie. Niestety, zdarzają się jej niemiłe wpadki. 23-letnia Natalia wciąż chyba zachowała skromność i pewną nieśmiałość. Ostatnio smutno wyznała w Super Represie, że wie, że nie jest unikalna na scenie muzycznej i w każdej chwili może zostać zastąpiona kimś innym. Takich dziewczyn podobnych do mnie jest bardzo dużo. Mam tego świadomość, że wszystkie jesteśmy piękne. To, że jestem na scenie, na pewno nie czyni mnie piękniejszą, powiedziała przy okazji wyborów Miss Supranational. Schroeder tylko z pozoru jest idealna. Natalia pożaliła się, że też ma pryszcze i fałdki na brzuchu, z którymi nieustannie walczy. Też walczę z pryszczami i z tym, żeby nie robił mi się drugi podbródek. I też walczę z tym, żeby mi się nie zrobiło sadełko na brzuchu. Akurat teraz faktycznie szudłam, ale generalnie walczę z tym. Przed kamerami potrafimy zrobić tak, żeby to nie było widoczne, dodała. Rozumiecie ją. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.